odsiany jeszcze. Nie, nie odbiło się. Może? Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dziś jest z nami Tuni. Ja także równie... Dobrze idzie, dobrze idzie. Lecisz! Ja także również witam bardzo serdecznie was wszystkich. No, piękne przywitanie tu, Jasie. Dobra, dzisiaj zasadniczo sobie zagramy Hitseekera 2x2, czyli powracający tryb, a powrócił też do sklepu Forgic, którego możecie po prostu Nie wierzę, co łomy nagrywają. A do gry powrócił również Forgic, który... Dobra, czemu ja w ogóle mówię Fordzik? Zacznijmy od tego, bo to mnie wyprowadza z równowagi. A do gry powrócił nasz Ford, nie wiem czy to jest Raptor, czy jak to tam było, którego możecie oczywiście znaleźć w sklepie. Przypominam, że możecie go zakupić. No, dobra, takie coś. Pyk, pyk. I bez przedłużania idziemy do meczu. Okej, dobra. Tym razem ciekawe, czy każdy mecz jest na Salty Shores, czy po prostu zrobili losowe mapki, bo ostatnio było chyba ten taki zielono-różowy. I tam dodali taki, że... Ona była jaśniejsza chyba potem, czy potem ciemniejsza? Stonk or Sack, dobra nazwa drużyny przeciwnej. Ja mam taką propozycję, żebyśmy latamy na zmianę do przodu. No, no to dobra, to dobra. Pierwszy. To ja mam piłkę tutaj, to ty możesz jechać pierwszy. Dobra. Okej. Okay. Dawaj, redirect. O nie! Nie zauważyłem! Zagapiłem się, bo jakoś blisko podjechałeś, mega. Patrzę, czemu ty tutaj już stoisz. I czekałem, ale gości podjechał. Dobra, świetny początek. Chyba dalej trzeba jakoś polecieć, żeby zdążyć to potem zredirektować. To się nie liczy, bo strelowałeś. Idę znowu do przodu. Nie! Tuni, tak to jest przy piłce. Nie wierzę, jakie tu head na start. O nie, no. Ja pojechał sobie. Myślałem, że ty to walniesz. Nie, no. Dobra, ty masz, teraz jedę do przodu. No, no, teraz będzie idealnie, coś czuję. Już zaraz wyjdą przez to, że tu chedzi fenemi. Nie no, ale brama, ale brama! Nie no, niesamowity początek. W ogóle, co sądzicie o tym Fordzie? Prawdę mówiąc, to chyba ostatni raz nim grałem na odcinku. I nie jest taki super grywalny, ale na pewno jest ładny, jeżeli to coś zmienia. Dobra, muszę się w ogóle tutaj zacząć ci podawać, bo ja tak walę dawaj, gdzieś po wysoko! Kontakt. To jest taka dobra piła. Nie wiem, ale fejkuję. Idealnie dobra. Fake, ale nie zadziałał. Ja sobie lecę. A, słabo poszła. Dobra, mam backpassa. Muszę się później odlepiać. A dawaj, to jest ten moment. To jest ten moment, co daje kolejnego backpassa. Wiesz, ona dziwnie idzie. No, skręca, odzwyczaiłem się, bo dawno nie było w sumie Hitseekera. O, to jest fajna piła, taka wysoka. Dobra, strzelę w końcu, żeby nie było, że nic nie strzelę. A w ogóle, patrzyłeś może, czy na prywatnych meczach już jest Hitseeker? Hitseeker? Wydaje mi się, że jest, ale... Sprawdzimy. Dobra, to teraz ty jedziesz do ataku, ja sobie popodaję. O, ale agresja. Nie no, to jeszcze demo zaraz wejdzie. Jeszcze nie no, nie będziemy tak robić, to nie wolno. Dobra, ciśniesz. Oj, jakby o, co? Tak o. Jest. Ale podanie doskonałe, no nie da się ukryć. Jeszcze zanim zapiszecie w komentarzach, że tak się nie powinno grać Hitseekera, że się lata na bumpy i broni w dwójkę, to cichać tam. Dobra, dam ci backpass. Nie no, my tak nie będziemy robić. No właśnie, ale żeby nie pisali nam, że jesteśmy słabi, my po prostu lubimy klipki. Ja to w sumie mogę powiedzieć taką ciekawostkę, że ani razu na Hitseekerze, mimo tego, że dosyć sporo grałem, nie strzeliłem żadnego fajnego klipa. Tak? To dzisiaj no, będzie ani pierwszy. Ani razu, grałem tyle razy, bo tyle razy już był Hitseeker, ale... ani razu nie strzeliłem takiego nic fajnego. Dzisiaj to w miarę spoko było nawet. Dobra, czekaj zaraz. Może jakiegoś double tapa? Nie mam pojęcia czego w ogóle próbować. Tak po prawdzie. Się zastanawiam, jak to zrobić, żeby tutaj coś fajnego takiego giga wyszło. Niekoniecznie... O, fake. Dobra, fake'i są spoko. Żeby tu nie poleciał na atak. Taktyczna zmiana. Taktyczna zmiana. A i w ogóle od razu odpowiadam, że ten czarny Ford jest zrobiony przez Bakesmoda, nie ma takiego malowania do niego. Niestety. Bo często się ludzie... Dobra, to się nie liczy, bo ci... Bo zagra w bramę, a oni sobie wyjechali. I wychodzą z meczu zresztą. Dobra, to wyjdźmy. Dobra, bo jeden z teamu został, to już sobie wyjdźmy. Love, Lama i Bawik. To jest dobra drużyna. Dobra, lecisz. Podam ci. Dobra, to tylko pamiętaj, żeby uderzyć piłkę. Dobra, trzymaj. O nie, nie trafiłem. Przypadkiem. Dobra, to czekaj, zaraz ci spróbuję, jak się wystawisz gdzieś. O, nie. Widzę, że próba. Dam ci górną. Na sufit, dawaj. Dobra, masz trochę dziwną piłę. Nie, za ciężko. Aha, masz, teraz poleciała, dobra. Nie, nie trafiłem. Ale dobry fake, nie no, po co mi? Ale blisko było. Nie no, nice try generalnie. Teraz 123? No bo to jest, automatycznie się rozpędza co chwilę, nie? Nie traci prędkości. Dobra, patrz jaki blok robię, nigdy takiego nie widziałeś. Bang. Tam są jakieś takie taktyki na tym Hitseekerze, że można jakoś tak
pod piłkę wlecieć i wtedy on strasznie daleko wychodzi na kickoffie. No, ale w sensie no i tak szybciej nie będzie leciała. Ale można do samego siebie podać, to jest śmieszne. Mało kto o tym wie, że można do samego siebie podać na wznowienie, tak kopnąć trochę do tyłu i popierdzielać. Ja to lubiłem kiedyś robić. A to ja w sumie nigdy nie widziałem tego. No, pokazaj zaraz. To zaraz zrobię dribbling dookoła typa, jak będziesz z przodu. A ja w ogóle zapomniałem do przodu jechać. No dobra, to pociśnij, przynajmniej piłka przyspieszy. Masz taką. Dobra, to było tragiczne. Dobra, tam jesteś, cyk. Potężna piła wysoka. No nie, dobra. Przynajmniej bronią, to jest plus. O, dobra, leci. Za szybkie. No to tutaj strasznie ciężko to wyczuć, jak się jeszcze to wyczuje, to jest giturwa. A w ogóle co sądzicie o hitseekerze, bo w sumie taki chillowy tryb, ale ja osobiście jakimś gigafanem nie jestem ze względu na to, że jakoś nie satysfakcjonują mnie te bramki tak na maksa. A ty... To jest takie fajne, żeby sobie na przykład pogadać. No, tak pochillować, no. Do pochillowania fajny trybik. Sobie bombę chillujesz, tam jakieś pogadanki i to jest fajne, nie trzeba się tam denerwować czy rekordować. Ale to lata z ziemi. Mi się w ogóle coś strzelić, o kurde. Jak leci niska, to może... O! Okej, okay. Już myślałem, że się wywalę zaraz. Nie trafiłem, ach. Okej. Okay. Ciężko mi strasznie coś zrobić. To już słabe podania jakoś daje. Nie umiem podbić wyżej, tak, gdzie się piły. Tak. Dobra. Oni to zaraz stracą, wiedziałem, ja że to zaraz stracą. Ja też nie mogę nic przewidzieć, ona w ogóle leci tak szybko skręca, że zanim ja wylecę... 163 już leciała, szybko się rozpędza. To na końcu ona jest w ogóle taka fioletowa. No to tak, różowo-fioletowa. No to jest chyba spoko podanie. Bang. Obronię, żeby przypadkiem się już nie skończyło. Od lewej. Dobra, nie zdążę, to sobie poczekam po drugiej. O, i teraz będzie do mnie, nie? No bo z tobą uderzyłem tak po ziemi jakby. Jak tutaj się ta piłka odbije, to praktycznie zawsze gol pada, bo to jest tak ciężko potem przewidzieć. A to lekko musnąłem w ogóle. Nawet nie wiedziałem, że to kopnąłem, prawdę mówiąc. A ja też myślałem, że to jest mój gol. No, minimalnie. Dobra, lecisz. A i w ogóle, zapomniałem tego wcześniej wspomnieć, ale w poniedziałek będzie też nasz wspólny materiał na kanale Tuniego, także zapraszamy, link w opisie i pewnie w komentarzach też będzie Tunito. Tak jest, zapraszam. Będzie bardzo fajny odcineczek, więc koniecznie wpadnijcie. No, jeszcze nie wiemy jaki, ale na pewno będzie fajny. O nie, lama odpuściła. Ale to lamus z niego. Lecisz do przodu. Czekaj, bo ziomek się nie rusza. Dobra, to dawaj, jeszcze jedna brama. Właśnie, tu jest ten problem, że tutaj bota nie ma, nie, nawet na poczekanie. Ale boty by chyba zupełnie nie ogarniały tego, mam takie wrażenie. No ale to wiesz, żeby nawet na poczekanie sobie tam... Okej. Okay. Bang! Strzelamy, o, dołączył jakiś George Clubs, ale wyszedł za to bawik. Aha, to taka rotacja zawodników. No, dobra, lecisz. I tak jest do 7 bramek, chyba że wychodzimy teraz. Nie, to już myślę, że jak do 7 bramek, to nie ma co wychodzić. Dobra, o, dołączył. Nie, co ja gadam, z widy mam. Z widy. Duch. Może Ziemek nasuje 1v2 ogra zaraz, jeszcze się okaże. Przynajmniej broni. Dobra, jest pozytywnie. Masz cofie? Masz. O. I nice, prawie! Cyk, boomer. Boomerinia do Tunia. Jak zlagowało piłę u mnie na ekranie. Ja nie wiem, czy w ogóle resetu nie dostałem z tego, zaraz zobaczymy. Dostałem resetu z tej piłki. Najsik, ja sobie kopnę randomowo. Ale fajnie, że ziomek brali, tylko przydałbym się teammate i więcej bramek do stracenia. No właśnie, to jest jeden chyba z lepszych widoczny na hitseekerze. No! Rekorduje. No i zaraz go nie będzie, bo jedna bramka padnie i po nim. Trzymaj piłę. Ale boomer w ogóle. Nie, ale mi to skręciło na pełnej. On naprawdę nas tutaj porobi chyba. No, to jest jakiś energy, to profesjonalista. Dobra, pokazuj tu sztuczkę swoją. Dobra, moja sztuczka wygląda w ten sposób. A. Że nie trafi. Nie no, to nie tak miało polecieć. Zdradzę wam sekret, że to nie tak sobie wyobrażałem. To tak jak teraz są popularne takie sztuczki... W sensie pokazywanie jak się robi sztuczki, to Edyk no zrobił tak. Coś odwrotnego. Ja pokazałem jak się nie robi, ale za to Brazylię chcieliśmy dobić. Straciłem bramkę, żeby Brazylia mogła paść i jest kozacka. Dobra, dawaj jeszcze jeden meczyk. Dobra, spotkanie numer 3, a ja jeszcze zapomniałem wspomnieć, że na kanale w sumie jest test też Forda, więc teraz się nie pojawi. Myślę, że w komentarzu też podlinkuję test właśnie Fordzika. Fordzika. Może przestanę tak mówić, bo to pewnie wnerwia każdego, ale po prostu jest tam test, możecie sobie zobaczyć. Recenzję moją. Bodajże kiedyś był warty 1500 kredytów, ale nie było tych dodatkowych malowań. Teraz jest za 1800. To sobie porównacie. O nie! Wychodzą. Właśnie on miał AFK, chciałem ci powiedzieć. Ale... AFK to w CS-ie jest.
Dobra, nie wiem, kolejny mecz, bo ten się za szybko skończy. Kolejny mecz, proszę. Dawaj, dobra, to lecisz na pełnej. Jak oni wygrali, to może przynajmniej nie wyjdą teraz. O, też Energy, to też może mocniej. Zwycięzca turnieju srebro. Okej. To jest wyższa półka. To jest wyższa półka, już wygrał. Już coś wygrał w życiu. Pazbak? Dobra, to nie da się pazbaka zrobić, zapomniałem. Czekaj. Da się, ale od ściany przeciwnika jedynie. Okej. Masz boomera do tunera. O, i brameczka, elegancko. Nie no, tego typu bramki to w sumie fajnie się strzela, tak przyjemnie, ale nie wiem, co tutaj mocniejszego pokombinować, no bo double touche to raczej problematyczne. Dobra, no, lecę do przodu. Możesz próbować tak po bokach walić, nie? Żeby ten kąt był trochę cięższy. Dobra, wywalę tak, żeby ci dał do tyłu i sobie tutaj pojadę. O, coś takiego na przykład, nie? O, i fajnie. Szkoda, że nie ma kma. No, ale ja to znowu miałem tak lekko to musnąłem, że nie wiedziałem, czy mi bramkę zaliczy. Znowu to samo. Ale tak po okienku, no muszę pocelować w okno, żeby było fajniej. Co ale... jest? Serio? Czy nie gramy na nikogo? Gramy na nikogo. Dobra, jest Danolino. Brzmi jak spod bardziej. No. Jak Danio. O, pozdrawiam, ostatnio na streamku był Danio. Myślę, że kolejny meczyk? To kolejny meczyk, tak. Dobra, dawaj. My tutaj musimy selekcjonować przeciwników, ale chyba już będzie ostatni meczyk. Mam nadzieję, że postawiam się bardziej. Szkoda, że ranga z casual jest na tym czymś, a nie dobiera względem rankedów na tych dodatkowych trybach. To by było w sumie śmieszne. W ogóle moim zdaniem fajnie byłoby, jakby to był taki dodatkowy tryb, coś dobra. Typu koszykówka. Patrz, teraz trik. Nie no, ale kiedyś mi się to udawało. Nawet mam jakiegoś klipa ultra starego, nie wiem czy go odnajdę. Ale naprawdę to kiedyś działało. Co to ma być? O nie. Ale plaszczak. Oj, wlazło. Nie wierzę, że po ziemi nie obronili. Teraz Tony do ataku leci po takiej druzgocącej niedobrany bramce. Nie, ale zobacz na niego, no. Mohamed Shot. Nie wiem, on chyba po shotach gra i to licznych. Znowu srebro 3 zwycięstwo. Czemu na casualach tak wyglądają rangi? Ja nie mam mało MMR-ów aż tak, paradoksalnie. Ale ja mam coś niskie, bo sobie freestyluję czasem. Ale to podwyższego chyba szuka, nie? Tak niby jak na rankedach. Tak, ale jest trochę wyrównane, bo ty masz 1000, a oni mają po 900, więc coś tam trochę też bierze. Luta? Od ściany jeszcze. Nie odbiło się. Może? Jak to strzelisz? Kurde, nie, no. To byłby fajny taki kącik, bo ona była strasznie podkręcona. A właśnie, od zakrzywionego boczku jeszcze trzeba władować jakąś bramkę, to jest moja stara taktyka. Okej. Okay. Jak to mocno w ogóle poszło, jakoś pinczowałem to. Nie no, to po prostu już tak mega szybko leciało, ale tak ciężko nie, to dogonić. Ja to w ścianę chyba uderzyłem. No. Aha, do mojej ściany to uderzyłem. Ale jakby był boost razy półtora, to by było już w ogóle super. Bo by się fajniej doganiało piłkę. A tak to troszeczkę jesteś za wolny na późniejszym etapie. A czekaj, bo poleciałem... Dobra, wracam. Ja idę do przodu. Mohamed Shot. Nie! O, dobra, dołączył. Okej, okay, Samuel Uchicha. Brzmi jak dobry bramkarz. Co to jest w ogóle za niki? Mohamed Shot i Samuel Uchicha. Niesamowite nicknamy. Takie... Jakieś tureckie czy coś. A żeby, Araby. I inne kebaby. Dawaj teraz. Do mnie. Dobra, trzymaj. O, nie trafiłem. Dobra, na szczęście ani też nie trafili. Czy tam bramkę nie strzelili samobuja? Ale za to dobra. Tego nie obronili, nie do obrony strzał. I Mohamed Shot zrezygnował. No ciężko jest na tym trybie. Ajajaj, to mogło być fajne. O, ale znowu jakiś arabski nick. Fede HD. A czekaj, to prawie jak twój pies. Co? No Fede. Fado. No właśnie, Fado, Fede, prawie to samo. Figo Fago. Figo Fago. Nie, no to mogło być fajne, ale nie doleciałem na czas, niestety. Proszę, żeby tu nie weszło bezpośrednio. Jakby tak zabył tapa zrobić z tego. No właśnie, tak teraz o tym pomyślałem. Uważaj, że to mogło być fajne. Dobra, skliruję. Chyba jedyny tryb, gdzie trzeba uważać, żeby nie trafić w bramkę, tak bezpośrednio. Dokładnie. Dobra, teraz się zaczyna frajda, bo zaraz już... O! Zaczyna się Friday, prawie bramę straciliśmy. Nie! Dobra, już leciałem bronić. Dobra. Nie! Dobra, obronione. Jaka brono. Nie! Jest! Ziomek sobie uczycza. MVP tego meczu. O, jest biała już. Dobra, trzeba już powoli kopać szybciej. Już jest fioletowa, nie! Dobra. Oni nie obronią! Najgorzej. Jest. Ale bobki.
Nie wierzę, jak to zapierdzielało. Nie, no, jakby dali taki boost razy półtora, albo na przykład, że z czasem gry masz coraz mocniejszy boost. To by też było ciekawe. Że szybsza piłka i szybszy boost. To by było moim zdaniem też takie bardzo ciekawe. Można byłoby to tak w sumie ulepszyć. No, to by było takie, że wiesz, że będziesz w stanie zrobić więcej zamieszania w późniejszym etapie gry, a nie tylko bronić, bo latanie w powietrzu na późniejszym etapie gry, jak ta piłka już zapierdziela fioletowym, to jest mega ciężkie. No ale mniejsza, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, taki trochę casualowy, z chillowego trybku, jakim jest Hitseeker. W ogóle dajcie znać, czy wolicie go w trybie 2x2, czy 3x3, ja chyba wolę 2x2, bo jest mniejszy chaos. Na 3x3 to zawsze przynajmniej jedna osoba latała na bumpy, z doświadczenia. No, trochę tak. Takie toksyczne zachowanie. No. No i co? To by było dzisiaj na tyle. Ja nie będę przedłużał. Zapraszam oczywiście do opisu. Elo, elo.